Darbot i Skóra. I Mando Jerry Wokuś się, Oraz na ich goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Gdzie spotyka się Wasz uniżony prowadzący Łukasz Skóra z Audycji Skóry, z Żarłok TV i z konglomeratu podcastowego, a także spotyka się w tej audycji z nami Rafał z Readers Initiative i z Strefy Mroku. Jesteś tam, Rafale, Wielka Brytania, witamy. Witam, witam serdecznie. Czy pominąłem jeszcze jakiś twój projekt? Nie, w, tej, znaczy w zasadzie nie, bo, bo, bo jest jeszcze projekt związany z grami komputerowymi, z rozrywką elektroniczną, który współprowadzę, ale w nim się nie pojawiam. Współtworzę go od strony technicznej. To jest projekt Tomograf. Zapraszam lekko, lekko rozrywkowo prawda, o, o elektronicznej rozgrywce, natomiast tam się nie pojawiam, natomiast tak jak wspomniałeś w Readers Initiative to jest, to jest moje dziecko i, i oczywiście współpracując z Jackiem Rokoszem z strefą Roku Podcast. Spotykamy się dzisiaj, żeby zasiąść do wielkiego zbioru Greentown pod... Nazwą Greentown kryją się poszczególne książki Raya Bradbury'ego, które zostały zebrane przez wydawnictwo MAG właśnie jako Greentown, bo skąd to Greentown wytłumaczymy, ale to są opowieści z jednego uniwersum, zwanego Zielonym Miastem. Zaczynamy od Słonecznego Wina, które zostało napisane w 1957 roku które jest osobną, krótką 250-stronicową powieścią, do której w tym tomie Greentown, liczącym chyba 800 stron w papierze, zostały dołączone opowiadania, właśnie osadzone w świecie Greentown, które Ray Bradbury napisał przed śmiercią, Farewell Summer, bodajże tak to się nazywało, w Polsce. Pomieszałem coś. Farwell Summer to jest pożegnanie lata, to jest krótka powieść. Pożegnanie lata to jest taka kontynuacja, która pojawiła się kilka, kilka dekad po ukazaniu się Dandelion Wine. W ogóle ja, ja uwielbiam angielski tytuł, który fantastycznie się układa na języku i fajnie brzmi, prawda? Dandelion Wine. Natomiast te kontynuacje, co ciekawe, wyszły po, po wielu, wielu latach i żeby było jeszcze zabawniej, ja się dowiedziałem o tym, że te kontynuacje zawarte w tym zbiorze, które stanowili tak jakby taką, no powiedzmy w jakimś stopniu narracyjną ciągłość, prawda, czyli mamy Dandelion Wine, później mamy Farewell Summer, czyli pożegnanie lata i potem Summer Morning, Summer Night, czyli letnia noc, letni, letni, letni poranek, letnia noc i te wszystkie trzy jakby... tak jakby części, te wszystkie trzy takby zbiory, które połączone zostały w jedno, stanowią taką y, ciągłość, która czytana teraz jednorazowo, nie sprawia wrażenia, y, że y, była pisana w różnych okresach czasu. Ja po prostu nie wiedziałem o tym, dopiero sięgając, po przeczytaniu całego zbioru sięgnąłem po, po informacje na temat właśnie tego, tego Green Town i dopiero dotarło do mnie, że to są y, generalnie połączone powieści pisane na przestrzeni, no było nie było y, pięciu dekad. Ja tego w ogóle nie czułem w tej, w tej formie. nie? Aczkolwiek muszę tutaj, muszę tutaj jeszcze sprostować, ponieważ oryginalnie, kiedy w latach 50. Bradbury pisał Słoneczne Wino, to on napisał więcej rozdziałów, niż zostało ówcześnie opublikowanych. Mm -hmm. To ważne w kontekście rzeczy, którą omawiamy. Ponieważ w Słonecznym Winie każdy rozdział jest po części ciągiem kolejnej narracji, historii opowiadanej fabuły, ale też jest osobnym opowiadaniem. Bardzo podobnie jak w kronikach marsjańskich, wtedy, kiedy on to wydawał, zdecydował się znacznie ukrócić. Skrócić, zredagować to, to słoneczne wino, żeby to było bardziej strawne, i to, co mamy w opowiadaniach teraz wydanych, to są przeredagowane właśnie teksty e, chyba w, 2000, w 2005, gdzieś, gdzieś te okolice przez Raja Bradburego, gdzie jakby on wrócił do tego, co wcześniej napisał, wyciągnął to, i te opowiadania są właśnie takimi skrawkami po części, takimi ścinkami mm -hmm. gdzie gdzie, które wypadły. Z tego oryginalnego tekstu. Ja tak robiąc research dotarłem do takich informacji. No a. Nie wykluczam też, wiesz, bo, że, że któreś opowiadania mogły też właśnie być dopisane na, na przestrzeni czasu, też, też jest to możliwe, ale na pewno ta powieść, która zajmuje w papierze 150 stron około, jest już napisana już jako starzejąc, przez starzejącego się Reja Bradbury'ego. Mm -hmm. No a jeszcze to, co Ty powiedziałeś, to potwierdza, że to. No, to całe Greentown było pisane na przestrzeni e, dziejów, dlatego że polski wydawca dołączył do tego zbioru Something Wicked This Way Comes, czyli powieść z 1962 roku, e, która jest horrorem już pełną gębą, mm -hmm. która też jest osadzona właśnie w Greentown, ale z innymi bohaterami. Tak. Tak. I teraz no, zastanawialiśmy się z Rafałem, jak to omawiać, i wydaje mi się, że jakiś potwór tu nadchodzi, który był u nas w Polsce wydany jako y, wcześniej, właściwie jako osobna książka mm -hmm. przez chyba innego wydawcę. Y, no to warto może by to osobno omawiać. A może też warto i razem. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. A powiedz mi, czy ty coś więcej potrafisz powiedzieć na temat tego słówka Dandelion w oryginale? No, bo w Polsce słoneczne wino jest tutaj kojarzone ze słońcem. I co oznacza, to ten tytuł to wyjaśnimy, ale ten oryginalny tytuł mnie intryguje. Dandelion to, jeżeli się nie mylę, to jest dmuchawiec. Być może mnie tutaj słuchacze sprostują, ale tak na szybko. Z głowy przywołuje to tak, to dmuchawiec, czyli. Czyli, czyli tłumacząc tak troszeczkę na swojski, na swojski chłopski, czy tak na pewno, mleczowe wino można by było nawet powiedzieć, prawda? Tutaj polski tytuł, polski przekład, ten, ten oficjalny jest dużo bardziej adekwatny, prawda? Fajnie oddaje to, to, o czym jest, to czym jest to letnie wino tytułowe, i generalnie ten klimat tego, tego, tego tej całości, tego zbioru, prawda, który otwiera Greentown. Natomiast ja bardzo lubię Dandelion, to po prostu pięknie brzmi dla mnie i, i, i jakiś ma taki mhm. swój urok piękny. Tak samo jak, jak na przykład wolę wspominać o, o jakiś potwór tu nadchodzi. No to jest, to jest przykład oficjalnie, oficjalnie mhm. funkcjonujący w Polsce fragmentu utworu szekspirowskiego. No i dlatego, dlatego go właśnie tutaj zapożyczono, ponieważ mhm. również Bradbury cytuje go w swojej, w swojej historii. Natomiast, no, something wicked with this way come, to, to też bardziej pasuje taki bardziej literalny przekład tutaj, yy, czyli coś dziwnego tu nadchodzi, coś, coś yy, złego, złowrogiego, złowróżnego tu nadchodzi, prawda? Więc tak. te przykłady, one, 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 są dobre i, no, wiadomo, przekład, yy, jakiś potwór tu nadchodzi jest już uświęcony tradycją, bo w tym właśnie, w tej właśnie formie pojawiał się w przekładach Szektwira tutaj w Polsce, w Polsce. Natomiast, yy, w obu przypadkach wolę brzmienie jednak i i, i ten 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 no znaczy jeżeli chodzi o przykład letnie wino to wolę wolę przekład letnie wino natomiast jeżeli chodzi o brzmienie to wolę dandelion wine natomiast jeżeli chodzi o przekład jakiś potwór to na chodzi to wolę oryginał czyli coś z zło się tu może za chwilę pojawić i to jest bardziej adekwatne do tego co znajdujemy w tej tej historii która tutaj Mimo tego, że chronologicznie powstała zaraz po, po letnim winie, pojawia się jako ostatnia i ma to sens, bo, bo tak, wspomniałeś, pierwsze trzy segmenty tej książki skupiają się wokół postaci bohaterów, którzy pojawiają się w, w tych opowiadaniach w różnych konfiguracjach, w różnych momentach, czy są to też raz drugoplanowe postaci, raz pierwszoplanowe. No, no na, 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 na yy, pierwszy plan oczywiście wysuwa się dwójka chłopców, których żałowałem, że już później Bradbury nie użył w something wicked this way comes, because, dlatego, że, dlatego, że, mm, że bardzo polubiłem Toma, Toma Pauldinga i Daga Spaldinga, którzy równie dobrze mogliby wystąpić w rolach, w których, których właśnie pojawia się Will i Jim, prawda? W jakiś potwór tu nadchodzi. Tak, e, Summer Morning, Summer Night. To jest kolekcja krótkich opowiadań, które dopełniają nam słoneczne wino. I tutaj opowiadania, teraz jak patrzę na Wikipedię amerykańską, to jest 48 rok, 49, 50, 51, 54, 79, 2002 i rzeczywiście sporo ścinków mamy ścinków albo ścinek, nawet które zabierają czasami pół strony, wyglądają jak wiersz, powiedzmy no, na pięć linijek. Nazwałbym to taki, takimi myślami, takimi szkicami, których, w których widać pomysł, i po przeczytaniu słonecznego wina, jak my sobie dopełniamy, czytając to te, te, te krótkie. Teksty, to my widzimy, że Bradbury mógłby z tego pięciozdaniowego opisu pomysłu zrobić całe opowiadanie. Więc to, to jest pod kątem wydawniczym, dla mnie, jeśli chodzi o polski rynek, jest to jeden z najlepszych, najlepiej wydanych tomów. Literatury, science fiction, fantastyki, prozy ogólnie. W kontekście to, tutaj chciałbym poruszyć Josepha Campbella, mianowicie The Thing, które zostało w Polsce wydane bodajże przez Wesper. Oryginalnie było to opowiadanie, i tam wydawca rozciągnął to dodając jakby jakieś no Powiedzmy, no, poboczne teksty czy jakieś obrazki. Wiem, że wielu miało niedosyt, że to trochę tak na siłę było robione. A na przykład do Cosia, no bardziej pasowałoby, żeby dołączyć Petera Watsa, rzeczy, rzeczy. A w przypadku tego zbioru. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, że to, co zostało wydane, to, to jest wszystko, co pochodzi z tego uniwersum. Wszystko się dopełnia. Tworzy całość, którą można czytać od początku do końca. E, można też czytać chronologicznie, czyli tam jest jedno przestawienie jakieś. E, ja sobie to tak układałem, że można czytać najpierw słoneczne wino, potem jakiś potwór tu nadchodzi, e, a potem opowiadania, i potem to ostatnie, co napisał przed śmiercią Ray Bradbury. E, wie, więc jakby dużo radości może przynieść ten zbiór. Wszystkim fanom literatury, no właśnie, i teraz pytanie, do kogo jest to rzecz skierowana? Jak tutaj pisał to Ray Bradbury? Kto byłby takim idealnym czytelnikiem, w myśl Umberto Eco? Dla mnie to jest najmniej hermetyczna gatunkowo książka Raya Bradbury'ego, bo mieliśmy koniki marsjańskie. A propos jeszcze wydań, bo, bo chwalisz oczywiście Grintown i, i słusznie chwalisz Greentown, natomiast no, seria Artefakty Maga to jest dla mnie absolutny geniusz od samego początku, Max tak. Mag zdecydował się wydawać tego, tego rodzaju zbiory, bo wcześniej, wcześniej wydane, prawda, Kroniki Marsjańskie połączone z Człowiekiem Ilustrowanym, tutaj notabene zazębia się to Człowiek Ilustrowany jest jednym z antagonistów, prawda, jakiś potwór tu nadchodzi i złociste jabłka słońca tak. też był znakomitym zbiorem. Tak. Też bardzo wysoko go oceniłem, też no coś pięknego, ale dużo bardziej prawda idącego w tą taką baśń, ale baśni science fiction, tak? Także tutaj może się bardzo wielu czytelników od tego tego zbioru poprzednio wydanego odbić. Również było podobnie z wydanym niedawno, prawda? Jestem legendą Richarda Mathisona, rozszerzonego o kilka innych, prawda? Opowiada, m.in. Człowiek, który niewiarygodnie się zmniejszał. Tak. Też fantastycznie wydany zbiór. Też y, ogromne tutaj brawa dla, dla selekcjonerów. Naprawdę widać, że w magu są ludzie, którzy kochają fantastykę, robią to z sercem, wydają te książki właśnie y, tak od fanów dla fanów, prawda? Więc tutaj nie odkryłem, nie było dla mnie zdziwieniem, że Greentown będzie też takim, taką perełką, która, którą tutaj panowie selekcjonerzy, prawda, zmaga nam, podarują i się nie zawiodłem. Natomiast, tak jak wspomniałem na samym początku, jest to najmniej hermetyczna rzecz, którą, którą wydano w Polsce, jeżeli chodzi, chodzi o Bradbury'ego. Ja powiedziałbym, że to jest książka dla każdego. Jeżeli kocha się dobrą literaturę, pięknie napisaną, jeżeli. Czerpie się taką ogromną przyjemność z obcowania ze słowem, ze stylem takim poetyckim, ale bardzo mocno trafiającym do serca, bo są różne rodzaje poezji, prawda? Czasami trafiamy na poezję, której nie rozumiemy, a która jest no, uznawana za, za, za wielką, a tutaj jest to taka poezja prozy, poezja w prozie, którą, która bardzo łatwo, łatwo trafia do serca, prawda? która, która szybko się w nim zagnieża i Rzecz, którą ja bardzo często powtarzam, że ja się cieszę, że, że co prawda jakiś potwór tu nadchodzi, czytałem wcześniej, natomiast jako całość, Green ja się cieszę, że, że, że zacząłem czytać tę książkę i przeczytałem ją w, w takim wieku, jaki jestem teraz, ponieważ ona też, tak jak to, to wino, troszeczkę musi dojrzeć, prawda, w, w człowieku. Pewne rzeczy, o których tu się mówi, mimo że bohaterami tych tutaj opowieści w głównej mierze są młodzi chłopcy. Moda dzieci, generalnie, to jest to odpowiedź pisana dla dorosłych, którzy próbują sobie jeszcze odnaleźć tą, 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 tą cząstkę dzieci, dzieciństwa, prawda? Tak. I, I też inna sprawa. Znowu, jeżeli chodzi o, o linię czasową, mimo tego, że tutaj większość tych historii dzieje się w, w roku 1920 albo w latach 20. Mijonej epoki, to jest taki uniwersalizm w tym wszystkim, prawda? Rzeczy, które, o których tutaj pisze Bradbury, przynajmniej jeszcze do ludzi mojego pokolenia, nie wiem jak to jest z pokoleniami już troszeczkę od nas młodszymi, a do ludzi mojego pokolenia one w jakiś uniwersalny sposób trafiają, tak? bo to są też rzeczy, o których ja pamiętam, to dzieciństwo, prawda? Te lata, które ch chciałoby się, żeby się nigdy nie kończyły, prawda? Te długie dni spędzane nie, nie przed komputerem, nie przed ekranem tabletu, ale gdzieś tam na, na jakichś graniczących, prawda, z niebezpieczeństwem zabawach. No to wszystko tutaj się odnajduje w tym, tym, w tej, w tym zbiorze. Natomiast jest to też taka baść, która bardzo wiele niesie w sobie takich uniwersalnych prawd, czasami nieco bolesnych, czasami też strasznych, bo mamy tutaj gatunkowo, y, i grozy troszeczkę, prawda. I tak jak wspomniałem thrillera w naszych tak, prywatnych, y, naszych y, informacjach, to co wymienialiśmy na temat tej, tej, tej mm, książki w trakcie jej czytania. Jest i groza, jest i, jest i no, nostalgia, dużo, dużo nostalgii naprawdę dużo nostalgii ale też takie, Rzeczy, które nas jako dzieci wzruszały i jako dorosłych nas wzruszają. I, i, i ten taki, taka, taka prostota, czystość tego wszystkiego tutaj. No, trudno tutaj powiedzieć generalnie o czym to jest, bo gdyby mnie ktoś zapytał o czym jest Greentown, no, miałbym problem z odpowiedzeniem na to. O dzieciństwie, o dorastaniu, o starzeniu się troszeczkę, o umieraniu też, bo, bo tutaj też są takie wątki, które pięknie pokazują kwestie te, o których wspomniałem, czyli dorastanie, czyli, czyli starość, czyli Hmm, też i umieranie no jest, to, jest tutaj wszystko coś co, co co pod ogólnym hasłem afirmacja życia, afirmacja tego co jest doczesne i afirmacja rzeczy wzniosłych dla mnie to jest coś pięknego, to jest taka baśń bardzo poetycka troszeczkę też pewnie się ze mną zgodzisz z tego nurtu weird fiction, którym troszeczkę skryptowaliśmy jeżeli chodzi o Jose Filipa Farmera w jednym z naszych podcastów. Natomiast tu jest, tu jest właśnie u, u Bradbury'ego jest ta granica tej dziwności i tego wit fiction, która, która jest akceptowalna, bo czasami niektóre, niektóre opowiadania są bardzo odrealnione i jakieś takie nawet pokręcone, powiedziałbym, ale jest coś w tym, że, że przeczytawszy je, czuje się bardziej bogaty w jakimś stopniu. Nie, nie czuje się skołowacony, tak jak było to w przypadku Farmera, ale wzbogacony tym, co znalazłem co, co, co właśnie u Bradbury'ego. Dla mnie to jest taka Biblia, prawda? Biblia. Biblia dzieciństwa, Biblia dorastania, Biblia baśniowości w świecie realnym, Biblia tego, co, 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 tracimy z każdym dniem dorastania, czego się wyrzekamy, będąc dorosłymi w jakimś stopniu. Więc to jest coś, co moim zdaniem każdy, każdy czytelnik wielbiący literaturę i pragnący odnaleźć sobie pewne rzeczy, o których w natłoku codzienności zapomina, powinien przeczytać. Tutaj w Słonecznym Winie mamy podział na 40 rozdziałów, gdzie, gdzie każdy rozdział ma swój podtytuł i właściwie każdy jest osobną taką historyjką z tymi samymi bohaterami. Jednakże w pierwszym albo w trzecim rozdziale tutaj, tak, trzeci pod tytuł Dandelion Wine, jest wyjaśnione, że tytułowe słoneczne wino jest przekazane przez dziadka dzieciakom jako metafora lata. Butelek, które są z tym tytułowym słonecznym winem, schowane na zimę. Natomiast tutaj słoneczne łamane przez mleczne wino, to właśnie oni robią tytułowe wino z mleczy, mleczy. To może wyjaśniać dlaczego na okładkach często pojawia się dmuchawiec. O ten dmuchawiec jest mleczem. Można z niego robić różnego rodzaju nalewki. I właśnie podejrzewam, że oni robią nalewkę trochę taką chyba, bądź, bądź może ja też nie znam się za bardzo na, no pomimo, że jestem żarłokiem, to nie, nie piłem, nie degustowałem tego typu napo w, w napoju, ale na przykład w Polsce robiło się i, i używa popularnego chwastu. Zwanego właśnie, no i teraz tutaj mi wypadło z głowy nazwa tego chwastu, ale on rośnie wszędzie po prostu. E mm -hmm ale jak się go ściśnie... Mniszek to by... lekarski, o, nazwa, tuż... nazwa taka tak, fachowa, tak. można powiedzieć. Miałem to no, na myśli to... właśnie. Mniszek hmm. lekarski, który można używać zamiast rukoli do sałaty, można jeść, tylko oczywiście ważny jest e, kalendarz. E, on, hmm. musiałbym zerknąć tutaj do dzikiej kuchni Łukasza Łuczaja. E, tam jest taki kalendarz, gdzie właśnie jest najlepszy moment, żeby to zbierać. No i w przypadku tytułowego Dandelionu Dan to jest środek lata i oni zbierają z dziadkiem na polu do takich worków, potem przenoszą to do piwnicy i przy specjalnej maszynie oni wyciskają ten sok, to, to wino. I właściwie tam są momenty, kiedy dzieci piją też to wino i mogą go spróbować. Więc ja nie wiem, ile to, ta. Ta nalewka miała procent, ale dziadek im wyjaśnia, że to jest proces zarobienia takich przetworów na zimę. To jest wyjaśnia w ogóle co my robimy w kuchni, że zachowujemy cząstkę tego lata na mroczne czasy zimy, kiedy przyroda się chowa i tak naprawdę wtedy siedząc sobie przy kominku będziemy mogli wypić sobie to, co zrobiliśmy, i wspominać właśnie te wspólne chwile w pełnym słońcu, kiedy chodziliśmy w podkoszulkach, bawiąc się na polu, biegając. No i te wszystkie myśli, jakie są serwowane przez dorosłych dzieciom, te wszystkie myśli są przetwarzane przez umysł dziecka. I w narracji to, co robi genialnie Ray Bradbury, on pokazuje właśnie. Świat dorosłych przez pryzmat dzieci. Czyli, um, kiedy czytamy to z perspektywy dorosłych, to widzimy, z jakimi problemami y, ówcześni dorośli, y, a właściwie dorośli, którzy mieszkają w Greentown, y, się y, muszą borykać. A są to problemy ponadczasowe, typu samotność, choroba, starzenie się, e, rozwody, e, pierwsza miłość, e, ostatnia miłość, utracona miłość. E, to są wszystko motywy, które są uniwersalne, ale z racji tego, że postrzegamy je poprzez oczy dzieci, nabierają nowej. Perspektywy, troszkę takiej, takiej z realizmu magicznego, jakby trochę, następuje takie dziwne właśnie zmitologizowanie, jak pisał Stephen King, dzieciństwa. Z jednej strony, mitologizacja dzieciństwa to jest bardzo ważny element w kontekście. Greentown, również w jakimś potworze, który tu nadchodzi. To jest, powiedzmy, no, znowu, to jest demitologizacja tam jest. Dlatego te, te dwie powieści się doskonale dopełniają, i, i można by powiedzieć, że to jest taka genialna dylogia. Jeśli pominąć ten wypełniacz nowelowy Last Summer. Znaczy, last summer, albo jak ta nowelka summer się Summer morning, summer night. Sam, mm. Tak. Letnie, letni poranek, letnia noc. Mm. Tak. I, i, I teraz dałbym taki przykład opowiadania, w którym dzieciaki wymyślają swoistą maszynę, chyba zielona maszyna, już nie pamiętam jak ona się nazywała, ale wyobrażają sobie, że ktoś jeździ jakąś maszyną, która ma jakieś specjalne właściwości. Rodem ze świata science fiction. A kiedy ta maszyna się pojawia w tym opowiadaniu, to my widzimy, że to jest jakieś, jakby jakiś, jakby, nie wiem, chyba wózek, czy jakiś Melex. Automobil, prawdopodobnie. Mówimy o, cały czas o latach dwudziestych, więc to pewnie była jakaś wczesna wersja automobilu i, i prawdopodobnie jedyna taka, taki wehikuł jedyny, który był w tym miasteczku. I też ogromną frajdą było dla tych dzieci przejechanie się nią. Ten automobil był w posiadaniu dwóch sióstr. Które też są tutaj bohaterkami jednej z takich właśnie Sioux, winietek, w których potrącają Bogu ducha winnego przechodnia, który notabene również jest jakby głównym antagonistą w pożegnaniu lata, się później okazuje. Natomiast Pana Kładrymajna, o tak, rzeczywiście. I, mhm. I później chowają się na strychu, w strachu przed tym, co, co zrobiły. No tak, to, to jest to właśnie, o, o czym ty mówisz, tylko że. Dzieciństwo bad, ukazane przez Bad Boyego i ta cała, tak, kwestia Greentown, ona, ona jest, może być rozpatrywana tylko z punktu widzenia dorosłego, czyli dorosły czytelnik, który pragnie poczytać o dzieciństwie takim, jakim pragnąłby, żeby ono było, niekoniecznie takim, jakim, jakie było jego konkretne dzieciństwo. Zostało to to właśnie dzieciństwo takie pocztówkowe, troszeczkę, i ten element y, nostalgii, który jest na pewno, nie jest na to jakieś określenie, właśnie w jednej z książek Stevena Kinga natrafiłem na nie, natomiast nie pamiętam konkretnie, jak to się, jaki jest psychologiczny termin te, tego, tego, tego odczucia, ale tęsknoty za rzeczami, których się nigdy nie przeżyło. Coś, co wzbudza w nas nostalgię i melancholię, mimo tego, że nie jest częścią naszej przeszłości, takim najbardziej jaskrawym i tutaj bliskim, jeżeli chodzi o okres, w którym nagrywamy, jest y, pocztówka taka przedstawiająca nam na przykład jakiś y, wy, wyidealizowany świąteczny y, prawda, obrazek, prawda, czyli gdzieś tam ślizgający się prawda, y, po y, stawie zamarzniętym łyżwiarze wokół jakiejś powiedzmy światełka, choinki, bombeczki, mimo tego, że nigdy nie przeżyliśmy tego. No, takie obrazki zbudzają w nas y, jakieś uczucie takiego marzenia, pragnienia tego, y, żeby to była część naszej przeszłości i czytając o nich czujemy się troszeczkę bardziej Podbudowani, wzruszeni, prawda? Chociaż tak naprawdę tego nie przeżywaliśmy. Nie wszyscy, w, każdy, w każdym razie. I, I taka właśnie jest, yy, wydaje mi się, idea Green Town żeby opowiedzieć o tak w taki uniwersalny sposób, o takim uniwersalnym, wyidealizowanym dzieciństwie. Oczywiście też, yy, tak jak dzieciństwo każde, obfitujące w różne niebezpieczne rzeczy, yy, z których tutaj nasi, nasi bohaterowie uchodzą yy, cało. Natomiast, tak, to jest, to jest książka o dzieciństwie to jest najlepsza książka dla dzieci, którzy żyją w nas dorosłych. Nie, nie dla dzieci, które, które by sięgnęły po to w wieku po prostu 10 czy 12 lat, jak nasi bohaterowie, ale w tym właśnie wieku, którym my jesteśmy 30-40 latkowie. Którzy, którzy sięgają i pragną odkryć w sobie, w sobie tą cząstkę dzieciństwa. To jest właśnie taka książka dla dzieci, ale czytanych w kilka dekad później, prawda? Kiedy jesteśmy już dorosłymi. Poczekaj, znaczy mówisz, mówisz dobrze, ale yy, ja bym postawił tutaj słówko i, 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 i. I dla starszych, bo to jest też i o dojrzewaniu, i o starości, ale zaraz jeszcze to powiem, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o tym na przykładzie tej machiny, z zabawy dzieci. Zabawy z bronią, była kiedyś taka książka albo film, zabawy z bronią, a powiedziałbym, że to są zabawy z wyobraźnią dzieci, ponieważ Bradbury pokazuje mechanizm działania wyobraźni dziecka. A. Y, automobil jest postrzegany jako machina siejąca spustoszenie, zagrożenie albo jakiś wehikuł. Już, już nie pamiętam, bo my to nagrywamy w grudniu, a ja to czytałem oczywiście w wakacje 2020. I głównym takim trikiem, który stosuje Ray Bradbury jest e, e, taka hiperbola, e, gdzie dziecko widząc coś nadbudowuje wiele znaczeń do tego czyli tak jak byśmy się bawili pudełkiem kartonowym opowiadając że mieszkamy w pałacu w pałacu który jest miejscem kontroli nad całym światem i mamy tam jakieś guziczki ale kiedy my to czytamy jako pierwszy czytelnik Trochę spoilerujemy, można by tutaj powiedzieć, to my, i są takie momenty w narracji Bradbury'ego, że my do końca nie wiemy, czy my czytamy science fiction, czy my właśnie jesteśmy w rozbujałej wyobraźni dziecka. I to jest świetne, co udaje się Bradburemu, i wydaje mi się, że to wynika stąd, że Ray świetnie opanował język, jakim się posługuje. <grym> I, i, I zanim jeszcze może przejdziemy do, do, do fabuł, to powiedzmy coś o tym języku, bo dla mnie pierwsza strona, druga strona wydawała się być zaskakująca. Myślałem, że będzie ciężko się to czytało i troszkę może jest poezji, ale na trzeciej stronie no, przypomina się cała narracja w kronikach marsjańskich, właśnie ten styl Reja Bradbury'ego, który w słonecznym winie Według mnie doprowadził po prostu do perfekcji. Tutaj jedno zdanie tak. w, w, mm. przenika się do drugiego zdania, i to jest, to jest najlepiej napisana książka Reya Bradburego, jeśli chodzi o język tak. i styl. To jest coś pięknego I, dla i mnie. I tutaj to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, też trzeba to podkreślić, że yy, bardzo spójna, prawda? Mimo tego okresu, długiego okresu, w którym powstawały poszczególne pojedania, bo pierwsze chyba się pojawiały już. Na przestrzeni lat 40., prawda? Jedną z tych opowiadań, które się znajduje, także tak, ona, tak, 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 mówiłeś już wcześniej, one były publikowane gdzieś tam w jakichś periodykach osobno, więc to jest przestrzeń, no, prawie 60 lat, prawda? Gdzie, gdzie nie, nie czuć żadnego spadku formy, ani też różnicy stylu, to jest, to jest coś bardzo rzadko spotykanego, jeżeli chodzi o twórców, prawda? Na przestrzeni lat, no, okay. różnie się zdarza z tym, jak, jak pisarze, w jakiej pisarze są formie w swoim, w swoim okresie tutaj y, pożegnanie lata i, i letni poranek, letnia noc no, ukazały się y, praktycznie już u schyłku y, życia reja Bradbury'ego, a nadal jest ta forma tak jak powiedziałem wcześniej, no tutaj nie czuć różnicy, ja nie czułem dopiero o tym że były to y, te segmenty powstawały w różnym okresie czasu dowiedziałem do, do się później eksplorując troszeczkę y, tematykę tego, tego uniwersum Green dlatego no og, ogromne, ogromne zaskoczenie tak napisałem w swojej recenzji. Dla mnie Green Town zawsze pozostanie teraz już od tej pory, dzięki temu zbiorczemu przynajmniej wydaniu tej maga, najlepszą książką Reja Bradbuego, która się ukazała Zgadzam w naszym się. kraju, nie? Więc tutaj. Ale dodam w połączeniu z potworem. Połączenie z potworem, dla tak, mnie to... tak, tak, tak. To są dwa arcydzieła, które się nawzajem dopełniają. Ale, ale. Tutaj, to co mówisz, świadczy o tym, że Ray Bradbury był znakomitym rzemieślnikiem. Ja przed chwilą tak jakby przypomniałem sobie właśnie moje zaskoczenie, jak czytałem tę powieść, która jest napisana chyba w 2006 albo 2007 roku. Mhm. Gdzie z jednej strony Kontynuujemy losy e, trzech postaci, trzech, trzech chłopaków, e, czyli Douglasa. Toma? Mm, to jest rodzeństwo, tak, tak. Mhm. Toma i. Mhm. I Charliego jeszcze. E, kontynuujemy te losy w. Nie, wiem, nie mam przy sobie tej wydrukowanej powieści, dlatego tak się jąkam. Jak się nazywa ta pożegnanie powieść? Pożegnanie lata. Znaczy, chodzi o Dandelion Wine, tak? Czyli, czyli... Tak. Znaczy tak, bo, bo jedyna, jedyną rzeczą, którą tutaj można uznać jako powieść, jeżeli chodzi o to uniwersum, no może nie Greentown, ale tego właśnie uniwersum, które poznajemy w Dandelion Wine, no to jest właśnie Pożegnanie lata. Tam mamy... Konkretny no. plot fabularny, prawda, bo tam jest wojna. 2006. Tak, wojna starych z młodymi tam jest, nie? O, o, tak. No i teraz czekaj, pozwól mi skończyć jeszcze myśl, że właśnie. E, wojna starych e, z młodymi. I teraz e, to napisał w 2006 roku i zastosował do napisania tego ten sam styl, który e, wykorzystał, stworzył, namalował w 1957. Eee, więc rzemieślniczo znakomite, ale, mm. ale obawiałem się tego i jak przystępowałem do czytania, to ja już wiedziałem, bo na początku jak sobie otwierasz wersję papierową, to tam masz daty, skąd pochodzi dany, dana nowelka. Eee, I ja już podchodziłem z dużą niechęcią do tego, z dużym dystansem. No tak, Ray Bradbury, taki pisarz klasyczny, klasyczny, wziął sequel. się za pisanie, se tak, hmm. sequel. Ale jak ja zacząłem to czytać, to yy, najpierw widzi się ten styl i mówi tak, okej, okay, odwzorował ten styl pisania, e który był w Dandelion Wine, ale czy jest wtórność? Ale okazuje się, że poszedł o krok dalej on już nie napisał książki skupionej na dzieciństwie, tylko książki, która jest skupiona na starzeniu się i umieraniu. I właśnie na tym starszym pokoleniu, które tak jak autor odchodzi. I byłem, no, no, no wzruszony byłem tym, bo to było takie bardziej właśnie starcze, powiedziałbym, ale w pozytywnym, szukam pozytywnego słowa, takiego, o, takie Takiego staruszka trochę, który, który chce zakończyć pewien rozdział w życiu. To, to, to jest krótsze, to jest napisane tak, to jest taki szkic po części, tak jakby malarz zamiast używając olejnych farb, to by samego ołówka malował. To jest bardzo krótkie, bardzo minimalistyczne. To nie jest tak wielkie jak słoneczne wino i jakiś potwór tu nadchodzi, ale to jest z pomysłem to czytając to nie masz wrażenia straconego czasu, że on ci powiela y, to co było w słonecznym winie. Tylko on po prostu pokazuje, że jest odchodzącym pisarzem, który chce się pożegnać z tymi bohaterami z nami i pokazać y, że no, takie jest koło przyrody, tak, że jedni się starzeją, odchodzą i czytelnik czytając to właśnie pochyla się nad, nad starością, nad, nad, nad na, no właśnie nad życiem, no bo to jest trochę, mm. e, greentown, jest trochę tak jak telenowela. Babciu, o czym to jest? No o życiu, wnuczku, no prawda, o, tutaj życiu, o życiu, to jest Nie pomija żadnych sfer życia, prawda, i dorastania, i starzenia się. Nie, nie wiem jak tobie, ale mi się bardzo podobało takie ujęte ze smakiem i dowcipem odchodzenie potencji prawda seksualnej i pojawiania się i pojawiania się potencjału seksualnego u, u młodego dorastającego chłopca. Jest to bardzo fajne takie przekazanie tej, tej, tej kwestii no takim stylu i z humorem i filozoficznie troszeczkę, i jednocześnie z takim smakiem, bo można, pokazuje Brad Berry, że można o seksie, o seksualności mówić w sposób, no, wybitny, i bardzo, ja bardzo lubię to opowiadanie, ja lubię bardzo to opowiadanie, też ono troszeczkę odstaje, znaczy to nie jest opowiadanie per se, to jest, to jest rozdział, bo, bo tak jak wspomnieliśmy, no, pożegnanie lata to jest bardziej powieść niż, niż takie zbiuro opowiadań, natomiast, Rozdział bardzo fajny, bardzo, bardzo specyficzny, bardzo z przymrużeniem oka, ale też bardzo taki, mimo tej takiej powierzchownej, humorystycznej warstwy, on jest też bardzo głęboki. Jest w nim dużo, dużo sensu, takiej mm, filozofii bardzo, bardzo bliskiej, bardzo takiej, no, powiedziałbym przyziemnej, ale też w jakiś stopniu dotykającej poważnych spraw, mimo, mimo tej ta, całej otoczki. Bardzo mi się to podobało. W ogóle ja, ja bardzo lubię pożegnanie lata. Jest i o starych, i o młodych, tak jak powiedziałeś. I jedni i drudzy są ukazani z najlepszej strony i ze swoich najgorszych stron. To, co w młodości najpiękniejsze i to, co w młodości najgorsze. I tak samo to, co w starości zazwyczaj bywa złe, czyli zgłoszkniałość, zapomnienie tego, kim się było wcześniej, jakim się było człowiekiem, będąc dzieckiem. I też dojście do takiej refleksji, że, że tak naprawdę dorośli i, i młodzi i starzy się za bardzo od siebie nie różnią gdzieś na, na końcu tej całej historii, w której się dzieją różne spektakularne rzeczy, łącznie z wysadzeniem zegara na, na wieży zegarowej yy, w końcu dochodzi do, do takiego jakby pojednania, zawieszenia broni, ponieważ konkluzja jest taka, że no yy, i starzy i młodzi gdzieś tam w sobie muszą odnaleźć ten pierwiastek tego, co jest yy, tak naprawdę piękne i właściwe w życiu w, w postępowaniu, tak ja, ja bardzo lubię. No takim takim naj, najlepszym tej bohaterem, jeżeli chodzi o tych o tych starych, to jest to jest dziadek Spolding, który to jest takim taką wyrocznią rodową, prawda? Ja uwielbiam tego człowieka i, i, i tak na dobrą sprawę zawsze się cieszyłem z tych z tych rozdziałów, kiedy z tych opowiadań, kiedy kiedy pojawia się on jako główna główna postać, a w pożegnaniu lata jest on takim rozjemcą. I mi się bardzo podobały też takie mm, rozmowy z tymi dziećmi, kiedy kiedy coś przeskrobały. No to taka, taka rozmowa, więc mniej więcej była jak w stylu mm, takiego tuza ojca chrzestnego troszeczkę, kiedy oni się tam zjawiali na tym dywaniku i, i musieli się gęsto tłumaczyć. On udawał, że nie wie, ale oni wiedzieli, że on wie. No bardzo, fajne, bardzo fajne, bardzo fajne rozdziały. Ja, ja bardzo lubię Pożegnanie Lata i, i tak na dobrą sprawę mm, nie mogę wskazać, co to mi się najbardziej podobało w całym tym zbiorze, jako Grinta, ale Pożegnanie Lata Dzięki tej dynamice opowieści jest takim najbardziej, chyba, fragmentem tej całej książki, przez który przeleciałem najszybciej, nie? Więc, więc tutaj też polecam. Mm. Jest to zwarte. A jeszcze trzeba dodać, że to jest napisane z pomysłem takim troszkę Christophera Nolana, powiedzmy, tak jakby porównać łopatologicznie, ponieważ na początku, kiedy czytamy o wojnie pomiędzy młodymi i starymi, to tak naprawdę nie wiemy do końca, kto jest kim. Na początku wydaje nam się, że to starsze pokolenie zdziecinniało i zachowuje się jak dzieci. I, I jest taki moment niedopowiedzenia, gdzie my nie wiemy, czy to jest naprawdę wojna prawdziwa yy, na śmierć i życie, czy po prostu starzy trochę zdziecinnieli i bawią się w wojnę. I to jest też nowelka o właśnie zabawie w wojnę trochę I, i co z tego może wychodzić. Można powiedzieć, że Ray Bradbury krytykuje ogólnie no, no, no wojnę, prawda? Wypowiada się też na temat bezsensownego toczenia waśni i i na takim mikro przykładzie właśnie sąsiadów z małego miasteczka, tak jak u nas, ta, ta komedia, przypomnisz mi, tą komedię, co stali za płotem i, i na prowincji ze sobą ciągle się kłócili. Sami swoi. Mm. No, o, do, właśnie, tak. Do, do, dobra analogia, tak, tak, trochę tak. Właśnie, niczym nasi Polscy sami swoi toczą, toczą, toczą bezsensowny mm. bój. No, a gdzieś tam w latach 50., prawda? No, wiemy, że jest ten strach przed um, no, przed ogólnie pojętą, prawda, nuklearną zagładą, mm. być może nawet, i wojną. I, I to jest kolejne tło e, biograficzne, takie historyczne, właściwie, które, które narzuca nam e, interpretację z perspektywy czasu. A. To jest niezrobione łopatologicznie, bo my czytając to, w ogóle nie ma tam nic o polityce, nie ma tam żadnych takich nawiązań, raczej, jak pamiętam, może gdzieś jakieś jedno, dwa zdania właśnie o tych bombach w tle, ale wiesz, to, to się rozumie samo przez się, że to jest piękne dzieciństwo w z jakimś tam trzecim tłem. I jakby tutaj cieszy mnie, że Ray Bradbury nie poszedł w żadną publicystykę. I tak jak dzisiaj kroniki marsjańskie, no to są rozpatrywane i analizowane historycznie, historycznie, że to jest science fiction, że to latali, że to wtedy Ameryka z Rosją toczyła bój, o to kto pierwszy, i tak dalej, i tak dalej. A dzięki słonecznemu winu Ray Bradbury zrobił coś ponadczasowego, co mam wrażenie i, i za tysiąc lat będzie, wiesz, powieścią, gdzie każdy będzie mógł się identyfikować. Chociaż teraz, jak powiedziałeś, wchodzą komputery i trochę to dzieciństwo się może już zmieniać. Tak, wydaje mi się, że że to jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, do których do których te historie mogą trafić przez tą swoją uniwersalność, bo ten umowny rok 1920, zdaje się ósmy, w którym się dzieje akcja, on nie ma tak naprawdę znaczenia. Oczywiście są pewne artefakty, które ktoś tam pojawiają, to jest nieuniknione, zwłaszcza, że powstawały, yy, Green Town Cykl powstawał w różnych okresach czasu, w konkretnych okresach czasu w Ameryce, ale na dobrą sprawę nie mają one znaczenia. To, o czym wspomniałem wcześniej, pocztówkowość, która wzbudza w nas taką. Jakiś snapshot, który wzbudza z nas tę nostalgię, mimo tego, że, że nas tam nie było, że to nie jest ten okres, który myśmy dorastali, ale ta uniwersalność, w jaki w sposób tworzy Bradberry, dociera do, do, do nas nawet, nawet osób, które są z innego kręgu kulturowego i dorastały w innych czasach. To jest to jest fantastyczne. Jeszcze jedna rzecz, odnośnie, którą ja miał, miałem taką refleksję, czytając Pożegnanie lata, czyli sequel, to że pojawiają się dziewczyny na arenie że kobiety, że wreszcie chłopcy zauważają dziewczyny. Że Brad Betty wprowadza do swoich do swojej historii, do Green Town postaci żeńskie, młode, młode dziewczyny, dziewczęta, To też jest charakterystyczne dla pożegnania latem, że wreszcie, bo, bo w, samym, w samym Dandelion Wine nie ma praktycznie dziewczyny, Tam się przez jakiś znaczy, moment w jednej, w jednej so, historii się pojawiają... So. Pojawiają się, są jako starsze koleżanki, bo to, to jest jeszcze ten okres, kiedy właśnie chłopcy jeszcze dziewczynami się nie interesują. Mm -hmm. Ale już pożegnaniu lata jest to bardzo ważny element tak. i, i interesujący, który się też wiąże z tym właśnie przebudzeniem seksualnym, o, o mm -hmm, którym wspomnieliśmy. Mm -hmm. Więc to też jest charakterystyczne dla pożegnania lata. No a już jeszcze jeszcze wracając troszeczkę do Indelion Wine. Ja tutaj wysyłałem też naszym znajomym, zachęcając ich do przeczytania Town, fragment o, o, o pani Lawini. Czyli o ten. ten, ten taki, o matko! Ten thriller, jest to coś fantastycznego, to jest perełka w Perle. O, to, jest mi... to jest cudowne, to, to jest diament. To jest diament <laughs> właśnie w tym, w tym zbiorze. Jeden z najlepszych thrillerów, jaki czytałem w życiu. Piękny, poetycki, ale też moc, bardzo emocjonalny, bardzo emocjonalny do samego końca. Tak. Cudowny jest. Ogromny, świetnie budowany suspens ze świetnym y, budowaniem napięcia, ale też, też na końcu jest świetny finał, który troszeczkę rozładowuje już Bradbury w kolejnym rozdziale, następującym po tym, po tym fragmencie. Natomiast doczekuje się on, w, chyba już w trzecim segmencie, do którego może pomału przejdziemy. Czyli, czyli w letnim poranku, letniej nocy doczekuje się on sequela niejako, prawda? Czy też prequela bardziej. Doczekuje. Tak, to jest też, też tak, fajna rzecz, tak. która uzupełnia mocno to i wcale nie, wcale nie umniejsza temu, co już wiemy z pierwszej, z pierwszej części, czyli spotkania Panny Lawini, starszej, no może nie starszej, ale kryteriach właśnie tej epoki, o, których, o, który, o której, w której pisze Bradbury, starej panny, która spotyka na swojej drodze, której droga życia przyczyna się z seryjnym mordercą. I tutaj znowu, lata 50., definicja seryjnego mordercy jeszcze nie była zdefiniowana. Wiemy, że behawioryści FBI dopiero zaczęli gdzieś tam w okresie lat 60., 70. zajmować się kwestiami seryjnych morderców, co nie, co nie oznacza, że oni nie istnieli wcześniej, prawda? I Bradbury, wydaje mi się, że no mistrzowsko to ujmuje. To tak. Wydaje mi się, że Bradbury tutaj mistrzowsko ujmuje ideę, koncepty i sposób działania i myślenia właśnie seryjnego mordercy. Jak również jego, jego ofiar. Więc to jest coś, coś niesamowitego. Perła, jeżeli chodzi o gatunek thrillera i perła w tej, tym zbiorze. Wiesz co, no... Y <laughs> perła, jeśli chodzi o gatunek thrillera y w kontekście tego co tam czytamy o, o pięknych chwilach to ja miałem poczucie nawet zastanawiałem się czy to jest groza czy to jest horror chociaż chyba nie przekracza tej granicy horroru Ray Bradbury w opowiadaniu o lawinie ale słowami maluje obrazy niezapomniane to by się nadawało na komiks pięknie Namalowany tak delikatnie, z taką empatią. Ja myślę, że Cyril Pedroza byłby dobrym kandydatem do ekranizacji tego opowiadania. Ale chciałbym jeszcze tutaj zacytować, bo powiedziałeś mistrz sequeli, albo to ja chciałem powiedzieć. Ray Bradbury jako mistrz słowa i mistrz sequeli, ale także mistrz dla Stephena Kinga. Zawsze Ray Bradbury był zafascynowany. Stevenem Kingiem, a na odwrót, odwróć, odwróć, tak? I Joe Hill również. Natomiast w gazie do dechy, we wstępie teraz będzie cytat. Joe Hill pisze tak. Od mamy dostałem Zen in the Art of Writing, Raya Bradbury'ego. I choć książka ta jest pełna wspaniałych rad, jak wyzwolić w sobie zdolności twórcze, to mnie najbardziej przyciągał jej język. Zdania Bradbury'ego wybuchają jak petardy w gorący lipcowy wieczór. Było to dla mnie odkrycie na miarę ze sceny z czarodzieja krainy Os, kiedy Dorota wychodzi z domu prosto do krainy po drugiej stronie tęczy. Wyłoniłem się z czarno-białego pokoju w świat technikoloru. Środek przekazu stał się przesłaniem. I tutaj trafnie pisze e, Joe Hill na temat języka, e, tak jak trochę u Magla Hanna, prawda, że medium is the message. E, I właśnie poprzez ten poetycki język e, trochę buduje przesłanie e, Ray Bradbury. I w tym akapicie, który zacytowałem, yy, jest to zdanie, które próbuje podrobić ten styl Reja Bradbury'ego. Czyli właściwie zdanie, cytuję: Zdania Bradbury'ego wybuchają jak petardy w gorący lipcowy wieczór. No, jest to zdanie metafora, prawda? Yy, zdania wybuchające jak petardy. Yy, no. I tutaj zastanawiam się tylko, czy petardy wybuchają w lipcowy wieczór, czy raczej w grudniowy wieczór? W lipcowy, 4 lipca, prawda? Amerykańskie święto, tam, wtedy się strzela. Każdy, A, każdy, każdy no kraj, przynajmniej mhm. te, te, które są mi znane, to mają swoje inne dni, które świętują. Na przykład Brytyjczycy tutaj świętują chyba w listopadzie, kiedy to jest rocznica spisku Prochowego i to też jest praktycznie tak, jak w Polsce 31 grudnia by miał być, tak? Tuż przed Sylwestrem, mm -hmm. tuż mm -hmm. przed Nowym Lokiem. Więc z każdym każdym innym. No, Amerykanie się strzelają petardami 4 lipca najbardziej. Tak, to, to, to rzeczywiście nie pomyślałem o tym. Czytam, cytuję jeszcze dalej tutaj o Reju. Dzisiaj przyznaję, że zdania Bradburego wydają mi się trochę przeładowane. Nie każdy wers musi być klaunem jeżdżącym na monocyklu i żonglującym pochodniami. Lecz kiedy miałem 14 lat, ktoś musiał mi pokazać wybuchową moc dobrze utkanej, sugestywnej frazy. No i tutaj mam nadzieję, że my się już nie zgadzamy z Joe Hillem. No bo on tu pisze, że. Ocenia zdania Reja Bradborego jako przeładowane. Nie każdy wers musi być klaunem jeżdżącym na monocyklu i żonglującym no, pochodniami. To, to się nie zgadzamy. Jeżeli o to no, chodzi. Ale. Tak, tak, wiesz, ale tutaj jakbym chciał złośliwie odwrócić krytykę w stronę, właśnie Joe Hilla, i tak trochę uzurpując sobie prawo w stronę Stevena Kinga, to ja przeczytałem 50 stron Bastionu Stevena Kinga. No i mógłbym też skrytykować, że, wiesz, nie każde zdanie musi mówić nam o tym, za ile centów jakaś sześcioplanowa postać kupiła ileś lat temu batonika na stacji benzynowej, która to stacja benzynowa była prowadzona przez kogoś tam <grych> i wiesz, takie, takie tak. psychologizowanie Stephen Kinga. Zresztą, taki... jeżeli, jeżeli kładziemy na, na jednej wadze przeładowanie, tak jak to udział Joe Hill, ja, ja, ja uwielbiam takie przeładowanie nie detalem może, z czego akurat słynie Stephen King, ale przeładowanie piękną frazą, to o czym też wspomniał Joe Hill. Czyli ja na przykład czytałem niektóre zdania w Grinta po kilka razy. Nie dlatego, że na przykład nie zrozumiałem tego, co do mnie mówi i co do mnie pisze Bradbury, ale dlatego, że to były tak dobrze napisane zdania. One były tak piękne, to, to o czym ja zawsze mówiłem mówiłem o tym w przypadku też Kroniku masjański, że to jest przykład prozy pisanej jak poezja, prawda? On się pięknie czyta. Tak, tak samo że. jak wiersze, tak jak tak. te piosenki, które do nas wracają, czasami, które sobie nucimy pod nosem. Nucimy, dlatego, bo nam się podobają. I podobnie jest z Rejem Bradborem. Te zdania się pięknie czyta. To już nie chodzi o narrację, o tempo narracji, bo tego nie oczekujcie, przynajmniej w większości przypadków, jeżeli, w większości tych fragmentów, w większości opowiadań, które znajdziecie w Gintaw. Nie oczekujcie dużej dynamiki akcji i, i, i tego typu rzeczy, bo to nie jest taki tego typu powieść, ale tej tego piękna. Są momenty, które, w których tętno oczywiście przyspiesza, wspomniana chociażby przypadek Lawini i Samotnika, czy też oczywiście środkowa część, środkowy segment Pożegnanie Lata, tam jest już dużo większa dynamika. Natomiast nie, tutaj słowo dla słowa, pięknie pisanego się czyta i to jest to, co ja lubię w literaturze, to jest to, co, co ja lubię, nawet kiedy jest obszerna treść, jeżeli są książki rozbuchane, jeżeli książki są olbrzymie grube. Niedawno czytam na wszystko, co śni, Eleanor, Eleanor Cotton chociażby, którą bardzo, bardzo polecam przy każdej okazji, czy też Dickens, prawda? I oni zachwycają słowem, i właśnie w tę galerię twórców wpisuje się twórczość, twórczość Ray Bradbury. Tutaj czytamy dla samego klienta. No plinta. jeszcze Lovecrafta, tak, 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 można by z, z horroru Lovecrafta tak pierwszy z brzegu dać, nie, że to jest... Czy też, też czy, mniej więcej... wszystkie, wszystkie zasadzie, książki, które... Powstały przed rokiem 40-50, prawda? Tutaj możemy do, do poego chociażby Henry James. Odbać. Henry James, prawda? My to czytamy, bo, bo czujemy potrzeby mm -hmm. obsowania z pięknem słowa. Nie tylko z, z narracją, która jest wciągająca, interesująca, ale z tym słowem, które jest pięknie przekazane, z tą frazą, która jest pięknie zbudowana, chociaż jest wielopoziomowa. Tutaj takie przypadki, już troszeczkę nawiązując do jakichś potwór, to nadchodzi. Ja na przykład uwielbiam monologii ojca Will'a jednego z głównych bohaterów, gdzie on tak naprawdę swoją treść, swój, swój sposób widzenia życia, przemijania yy, przedstawia w takiej taki, taki, w, w dużej, e, e, w drugim monologu. Ja to lubię, po prostu lubię tu obrad Burego i tutaj właśnie w Green Town to jest, to jest tak jak wspomnieliśmy już wcześniej i chyba niejednokrotnie to będziemy jeszcze wspominać, to jest to coś, co, co, co nas zachwyca w samym słowie, w samym budowaniu Yy, nie tyle narracji, co budowaniu tego klimatu wokół tego, co się tworzy. Dlatego jeżeli chodzi o to, kto z kogo, yy, znaczy, jeżeli chodzi o to, yy, że King i, i czy Hill inspirowali się yy, Bradberem, owszem, w formie narracyjnej, w formie pewnych elementów yy, fabuły, pewnych toposów i motywów czerpali. Natomiast z całym szacunkiem zarówno dla Hilla, którego uwielbiam, i Kinga, którego też kocham. To oni nigdy nie dostali do tego poziomu, jaki, jaki prezentuje Ray Bradbury w, swoich, w swojej twórczości. Mm -hmm, mm -hmm. No, muszę się niestety zgodzić. Aczkolwiek z drugiej strony y, też powiedzieć, że. Oni chyba nawet nie próbowali. <laughs> po prostu y, mm -hmm. oni raczej skupiają się na fabule, prawda, a nie na formie. Czyli oni się po prostu skupiają, chociaż cho, chociaż Joe Hill właśnie bardziej idzie w stronę rejabla. Joe Rad... Hill jest lepszy. Tak. W tym... Zgadzam to, się. To, to, I to już było widać, jeśli chodzi o y, zbiór opowiadań upiory XX wieku. Tam już, tam mm -hmm. już to było widać. Y, ale tutaj jeszcze właśnie oddam, y, oddam, oddam słowa, i dokończę ten cytat, gdzie właśnie Joe Hill chwali Reja. Yy, idźmy, znaczy tak, bo tutaj już skrytykował, no to mm, jako fani e, słonecznego wina musieliśmy się odegrać tutaj na rodzince. Ale Kingu. subtelnie, subtelnie skrytykował z klasą. Tak. Przez jakiś czas po przeczytaniu Zen in the Art of Writing nie sięgałem po nic innego poza Reja Bradbury'ego. Słoneczne wino, 45, 451 stopni Fahrenheita i najlepsza ze wszystkich, jakiś potwór tu nadchodzi. Jak ja uwielbiałem mroczny karnawał, kolejki zniekształcające rzeczywistość, zwłaszcza tę okropną karuzelę na środku, która zamienia dzieci w starców i jego opowiadania. Wszyscy znają opowiadania Reja Bradburego. Arcy dzieła niesamowitej prozy, które można przeczytać w 10 minut i nigdy się ich nie zapomnieć. Grzmot to tytuł. Grzmot opowieść o myśliwych, którzy zapłacą wysoką cenę za szansę polowania na dinozaury. Albo Syrena. Tytuł Syrena. Historia prehistorycznego stworzenia, które zakochuje się w latarni morskiej. To opowiadanie było wspominane w podcaście na Halloween, gdzie w trzech częściach omówiliśmy cały gaz do dechy. Syrena. Jego utwory były pomysłowe, olśniewające i pisane z taką swobodą, że wracałem do Zen in the Art of Writing wielokrotnie, aby zrozumieć, jak on to robił. I rzeczywiście, miał kilka nader solidnych, praktycznych narzędzi do zaproponowania początkującemu pisarzowi. Jedno z nich polegało na sporządzaniu listy rzeczowników w celu wyłowienia pomysłów na fabułę. Do dziś wykorzystuję wariant tego ćwiczenia. No i to między innymi tyle, gdzie we wstępie oddaję hołd Joe Hill swojemu pisarzowi jednemu z ulubionych, a ja też powiem, że miałem tak jak ty to czasami jak czytam np. Henry'ego Jamesa wielokrotnie złożone zdania to muszę wracać i czytać zdania po kilka razy żeby zrozumieć jaka jest za nimi myśl ale jak czytam Raya Bradbury'ego to musiałem zwalniać miałem takie odczucia że spokojnie spokojnie sobie da, do, dawkuj to bo to jest krótka książka mm -hmm. i ona się szybko skończy. I rzeczywiście y, są takie książki, co do których muszę się zmuszać, żeby kończyć. A są takie książki, co do których ja specjalnie przerywałem i robiłem sobie przerwy, Nie żeby, żeby to żeby się kończyło. Tak. Tak. Mm -hmm. No właśnie, tak byłem słonecznym Miałem, miałem to samo, dokładnie miałem to samo i też y, y, czułem, że na przykład, kiedy ktoś my tak przyspieszałem tempo czytania, to, to czułem, że, że coś mogę stracić. Y, Dlatego mówię, tak jak tak dobry wiersz, tak do, dobra poezja, no czasami niektóre zdania warto yy, przeczytać kilka razy i odnajduje się w nich jakiś dodatkowy sens, jakąś większą głębię. Więc yy, tak, to jest to jest właśnie Ray Bradbury, to jest właśnie Green Town yy, w całej całej swojej esencji. To jest to jest coś, co yy, zostaje w nas na dłużej, nawet jeżeli nie pamiętamy później poszczególnych wątków czasami z biegiem czasu. To gdzieś to doświadczenie, bo, bo wydaje mi się, że, że o tym można mówić w przypadku niektórych książek, prawda? Że to jest doświadczenie, nie tyle lektura, co doświadczenie pewnego rodzaju. To doświadczenie zostaje z nas, nas na dłużej I, i nawet kiedy wracając pamięcią do jakiejś lektury, pogubimy gdzieś imiona postaci, pogubimy też elementy narracji. To zawsze gdzieś będzie w nas ten motyw, ten element, przepraszam, tego, tej chwili, tego doświadczenia, które, które i tych emocji, które, których doświadczaliśmy w danym momencie, kiedy tę książkę czytaliśmy. Także tak. to, to jest moim zdaniem cecha wielkiej literatury, i, i do której oczywiście Green Town warto zaliczyć. Ja niewielu książkom daję. Yy, Najwyższą ocenę w tej, w przypadku Green Town, tak, tak akurat było, dałem 10 na 10 na no, Lubimy Czytać i 5 na 5 na Goodreads, także yy, jeżeli to jest dla kogoś miarą tego, jak dobra to jest książka, to, 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 to jak najbardziej yy, tak się stało. U mnie to samo. Jest to rzecz, która wchodzi yy, do czołówki, głównej czołówki yy, powieści no, ulubionych która dała mi naprawdę dużo przyjemności, tutaj w sumie nawet ciężko mówić o spoilerach jakichś, prawda, żebyśmy coś mogli więcej zdradzić, albo nie zdradzić, bo to jest trochę tak jeszcze tutaj bez sensu, trochę Nolana, ale dam przykład, bo tak jak mówisz, że zapomnimy jakichś wrażeń, i tak samo Nolan zrobił taki film Dunkierka, gdzie właśnie taki dosyć afabularny. Ale emocjonalny. Tak? Nie pamiętamy, kto, gdzie, z kim walczył, ale mamy odczucia zamieszania, obrazu wojny. Wiemy, czujemy się, jakbyśmy przeżyli jakąś bitwę, czy to na ziemi, czy to na morzu, a nawet w powietrzu, bo tam były trzy linie czasowe i mamy takie odczucie, takie, takie przeżycie, emocje. To jest z Greentown, jest bliskie. I w, w, w przypominaniu sobie, jakiej muzyki słuchaliśmy kiedyś. Hmm. Pamiętamy muzykę, która towarzyszyła nam pewnym chwilom w życiu ważnym. Na przykład, ja wiem, jakiś taniec z dziewczyną na dyskotece albo e, hmm. impreza u znajomych. I wtedy muzyka, która nam towarzyszyła, to tak samo no, nie pamiętamy każdej zwrotki, każdej nuty, ale jest pewne połączenie emocji z, z, z wrażeniem, powiedzmy, takie wrażenie mamy. No i tak samo właśnie mam wrażenie, że ja przeżyłem jakieś dzieciństwo kogoś innego po przeczytaniu tej książki. Mm. Um, tak jak ale, też, ale też bardzo jakby swoje, tak? to, to cudze, ale jakby swoje, to, to o czym wspomniałem, inna epoka i in, inna przestrzeń kulturowa, a jednak y, jakaś taka uniwersalność w tym wszystkim jest. Tak? Bradbury, człowiek, który dorastał, zresztą tej, samo Greentown to, to, jest, to jest jakby odzwierciedlenie w jakimś stopniu miasteczka, w którym dorastał sam Bradbury. Więc inna epoka, inny czas, inne miejsce, a jednak takie bardzo nasze, bardzo bardzo dla każdego osobiste. I, i no, to jest, to jest geniusz, geniusz pisarski, po prostu, który potrafi ująć pewną taką konkretną epokę, ale też ro rozciągnąć tą swoją wizję do takiej przestrzeni, która jest dla wszystkich dostępna. Więc to mi się akurat bardzo udzieliło, i mi się wydaje, że każdy czytelnik, który sięgnie po pogryńta doświadczy tego samego. No, my akurat dwóch lubimy Burego, ale wydaje mi się, że jest to jedna z niewielu książek Burego, którą mógłbym powiedzieć, że jest dla każdego, bo koniki marsjańskie są specyficzne. też dla fanów tak science fiction. Tak, że też wspomniałeś o tym, że też jest konkretny kontekst polityczny, też konkretny przekaz, też polityczny w tym jakimś tkwi troszeczkę, mimo tej poetyki. Ja bardzo wysoko oceniłem ten, ten, ten zbiór właśnie z klonikami Marsjańskimi, chyba 9 na 10 też dałem, ale jednak góruje nad nim ta uniwersalność Green Town, która no jest książką, którą moim zdaniem każdy powinien przeczytać w swoim życiu. Ka każdy powinien przeczytać, każdy kto potrzebuje pewnego rodzaju emocji, który przedkłada sobie piękno słowa pisanego nad ten dynamikę narracji. Oczywiście nie chcąc zniechęcić tych, którzy myślą, myśleć by mogli, że tutaj nie ma akcji żadnej. Jest akcja, jest dużo emocji, jest napięcie, jest troszeczkę strachu, grozy, komedii. Wszystkiego po troszeczku tutaj jest i wydaje mi się, że, że to jest też taki, no, nawiązując oczywiście do konglomeratu, konglomerat wszystkich rzeczy, które cenimy sobie w literaturze. Mhm. No i właściwie... Co tutaj dodać? Można by jeszcze bawić się w analizowanie i cytowanie poszczególnych zdań, właśnie, żeby dać tutaj troszkę posmaku prozy, ale ja nie mam tego przy sobie zbioru. No i moglibyśmy rozciągnąć naszą mhm. audycję. Ile to już mamy na liczniku? Ponad godzinę. Więc, więc co? Żeby nie zanudzić, mhm. ja powiem, że. Chciałbym nagrać osobną audycję o potworze, który tutaj nadchodzi. Jednak czytałem tego potwora no z pięć lat temu, a może i dłużej. Jeszcze jak został wydany z taką rysunkową okładką w Polsce i byłem zachwycony, byłem zachwycony również i pamiętam właśnie też takie wrażenia jak z Greentown, jak ze Słonecznego Wina. Chociaż w potworze jest... E... No właśnie, w potworze jest więcej fantastyki, yy, więcej grozy, no i tak jak Joe Hill napisał taki horror pełną gębą. Chociaż też właśnie nieoderwany od tych wszystkich trików narracyjnych, yy, gdzie my nie wiemy, czy ten cyrk, który przyjeżdża do miasteczka, to czy rzeczywiście jest co, jakieś wiesz, pandemonium, czy to jest znowu wyobraźnia głównych bohaterów. I podobnie yy, Dan, Dan, Dan Simons yy, robił w letniej nocy, albo tak, właściwie mm -hmm. on to wygładził, bo letnia. Let, Letni śnieg. Tak. Mm -hmm. yy, Letnia noc, letnia noc, bo letnia noc letnia, jest taka, letnia, tak. no jest taką mainstreamową wersją, mm -hmm. mam wrażenie e, trochę potwora, który tu nadchodzi, chociaż taką, no wygładzoną, nie mającą tyle, wiesz, y, no jakby to powiedzieć, no y, Właśnie nie wiem, nie wiem, ale czy, to może ciebie zapytam, czy miałeś jakieś takie właśnie skojarzenia, czytając Letnią Noc, która to właśnie, Letnia Noc też, też jest z tej półki, można by to powiedzieć, wiesz, opowieści o dzieciństwie, zresztą no to Stephena Kinga też jest trochę z tej półki. Um, jakieś skojarzenia właśnie z innymi dziełami, które próbują nawiązać do Oreja? Miałeś? No to, troszeczkę sobie tutaj dyskutowaliśmy w na naszym prywatnym czacie o tym, bo y, polski wydawca Letniej nocy Dana Simonsa pisał o tym, że to jest powieść, która zainspirowała twórców Stranger Things. Oczywiście zaczęliśmy sięgać do korzeni, prawda? Bo Stranger Things oczywiście czerpie z tego, z tego motywu dzieci, które są zmuszone stawić czoła jakiemuś nadprzyrodzonemu zjawisku, złu, prawda? W domyśle. Więc jest to już w literaturze pewnego rodzaju archetyp. Oczywiście, pierwsza, pierwsza myśl, która się pojawia, to to, to Stevena Kinga, z którego Dan Simons zdaje się czerpać, ale obaj oczywiście czerpią z jakiegoś potwora, co nadchodzi. I wydaje mi się, że takim, taką matką i ojcem tych wszystkich opowieści o dzieciach, które muszą stawić czoła nad przyrodzoną mocą ze światów, czy też z pogranicza rzeczywistości, tej gorszej odmiany rzeczywistości. To, to jest właśnie jakiś potwór tu nadchodzi I ta, i ta konkluzja jest chyba najważniejszą z lektury jeżeli chodzi o jakiś potwór tu nadchodzi natomiast i teraz uwaga bo to jest, to jest chyba ważna, ważna deklaracja wydaje mi się że nikt już po Rayu Bradbury nie zrobił tego tak dobrze jak jak to zrobił Ray Bradbury czy Simons, czy, mm -hmm. czy też Stephen King który jest świetny jeżeli chodzi o budowanie tej tego typu Historii, to jednak nigdy nie udało się nikomu później zrobić tego tak dobrze. Tutaj znowu łączy ta poetyka narracji z tym, z tym właśnie elementem grozy, który jest, no, którego próbkę mamy już oczywiście w Dandelion Wine, tu znowu wracamy do panny Lawini i samotnika. Natomiast, no, tutaj w, w, wyciąga tę kwestię grozy na szczyty, prawda? Bray Bradbury. No, jest, to, jest to coś fantastycznego, a nie wiem, czy będziemy kiedykolwiek jeszcze wracać do, do jakichś potwór, tu nadchodzi, więc, więc tutaj też przy okazji, jak wspomniałem o tym, że trili, jednym z najlepszych thrillerów, jakie czytałem, to właśnie był ten ustęp y, poświęcony Lawini i Samotnikowi w Dandelion Wine. Tu, tu też powiem, że jednym z najlepszych horrorów, jaki czytałem, to jest właśnie jakiś potwór, tu nadchodzi. To jest to świetna baśń, horror, w których dwójka y, y, bohaterów, w których ja żałuję oczywiście, że to nie byli Oczywiście Tom i Douglas Spalding, ale, ale też Jim i Will są świetni w swoich rolach, to no, jest też najlepszym horrorem, jaki czytałem w życiu, jednym z najlepszych horrorów, jaki czytałem w życiu, to polecam wszystkim, nawet jeżeli natraficie na jakiś szczytany egzemplarz z poprzednich wydań w Polsce, to polecam również czytanie potwora i dowiedzenia się jak to było naprawdę kto z kogo czerpał, kto czym się inspirował, jeżeli chodzi o twórczość o, o popkulturę generalnie. No i też mi się wydaje, choć nie czytałem jeszcze sekuela Letniego Dnia, znaczy zacząłem czytać tą Zimową Noc, ale no, trzeba to niestety powiedzieć. Tutaj wszyscy fani książki to będą polemizować, podejrzewam Wiesz co, to jest jedną z moich ulubionych książek Stephena Kinga, choć wszystkich nie przeczytałem. A, ale troszkę mi się wydaje inna półka, bo no wiesz, trudno może też porównywać wiesz 1200 stron Stephena Kinga to, gdzie on y, bardzo też dorzucił do tego. On jakby przeładował tą historię Raya Bradbury'ego, y, chcąc wpakować tam y, Chyba o wiele więcej niż zrobił Red, Ray Bradbury właśnie w potworze. Natomiast Simons, wydaje mi się, on zrobił taką chyba najłatwiejszą taką w czytaniu opowieść. Taką mainstreamową, chyba naj, najbardziej, która właśnie kojarzy się przez to z, ze Stranger Things i, i tymi potworami. Bo wiesz, to dużo ludzi, czy też wydawców, wydawca zwraca chyba uwagę na kształt tych potworów, że te potwory u Simonsa yy, przypominają kształtem te ze Stranger Things trochę. Mm -hmm. No i też, też to Stevena Kinga, bo, bo tam też mamy ten wątek pająka i taki nawiązań właśnie do tych, istot, do tych, do tych makabrycznych stawonogów, tak, wyrazy grozę, tam też takie kokony się pojawiają i etc., Natomiast nie tylko to oczywiście było inspirowane jakiś Potwór to nadchodzi, ale również miasteczko Salem mam wrażenie, bo też ten główny antagonista, prawda, Pan Dark, czyli człowiek ilustrowany, no jako żywo przypomina wampira, a też w jakiś Potwór to nadchodzi odbywa się pewnego rodzaju konwersja yy, mieszkańców miasteczka, tutaj postronnych ofiar, prawda, tego, tego karnawału, tego cyrku. Yy, inkorporowanych niejako do, do tego, tego, tej menażerii dziwolągów, tak? Yy, Pojawia się tam sprzedawca yy, no piórnochronów, tak. który zostaje przekonwertowany w karła, czy też yy, ta karuzela, słynny motyw karuzeli, który. Notabene też został wykorzystany w Walking Distance Stevena, e, przepraszam, Roda Serlinga prawda, w stresie roku. Motyw karuzeli jako tego wehikułu czasu, prawda, odmładzającego, przynoszącego bohaterów do, do wieku młodzieńczego, tudzież w drugą stronę. Więc dużo, dużo, osób się inspirowało, dużo twórców się inspirowało, a bardzo niewielu współczesnych, prawda, odbiorców ma, ma tego świadomość i warto tę świadomość jako przywoływać, prawda, w w umysłach ludzi, że tak na dobrą sprawę, No, Stranger Things, który jako serial jest bardzo fajny, nie jest też jakiś szczególnie oryginalny. Przybliża motywy, które jak tutaj widzimy są obecne w literaturze chociażby od no, 50, nawet 60 lat. A Ray Bradbury, no, nie ukrywajmy tego, przywołujmy to, podkreślajmy to grubą kreską. Jest, był pierwszy, który, który tego typu motywy zastosował w swojej Tak, twórczeniu. I want to fuck with Ray Bradbury, jak śpiewała pewna artystka. Rachel Bloom, tak, tak. Tutaj Polecamy piosenkę, oczywiście, jeżeli wasze ucho nie jest nazbyt wrażliwe na, na słowa niecenzuralne, które się tam pojawiają. To jest taka humorystyczna wersja peanu pod, pod, pod adresem Ray'a Bradbury'ego. Tutaj też podają y, y, cytaty i, i słowa ze znanych powieści z Konik Marsjańskich, czy też właśnie z Dandelion Wine. Tak, czyli hymn, hymn wszystkich geeków science fiction i fantazy, który na y, YouTube ma 6 milionów odsłon prawie, więc to jest jak na taki temat, to jest bardzo dobry wynik. No Podoba mi się um... fragment, w którym, w którym y, autorka. Y, Piesenki policzkuje trzymającą pod pachą yy, książkę K Kurta Woneguta. <grywa> Tutaj możemy się kłócić i, i mam nadzieję, że kiedyś nam się uda również dotrzeć do, do, dotrzeć do tego momentu, kiedy sobie mówimy Woneguta chociażby, czy Foneguta mm -hmm. bardziej, yy, bo, mm -hmm. bo, bo też nie wiem, czy, czy, czy gdzieś tam w twoim zbiorze jest ten yy, opowiadania wszystkie Foneguta, do którego ja też się zabieram. Opasłe to mistrze. W zasadzie wszystko, co, co Gut wydał w krótkiej formie, czy to na łamach magazynów, czy też mm, innych mediów, więc, więc, no, może kiedyś będziemy w stanie zweryfikować, czy, czy ten mm, policzek się należał tej fance Gutta. Wiesz, co, ja czytam cały zbiór. Witajcie w Małpiarni. Mam sporo Guta, dużo i mm -hmm. dużo, no jest tego dużo, jest tego dużo. I ta książka zbierająca wszystkie opowiadania kurta. Ma chyba prawie tysiąc stron. Tysiąc stron, tutaj... tak, tak. Mam na półce też. No, co, te, podobnie jak z, z tym, z, z, z uh, Green Prawie bym się nie zabrał za to, gdyby nie twoja motywacja. Także od razu ci dziękuję, to jeszcze na antenie. Być może zmotywujesz mnie również do Funeguta, albo że ja ciebie teraz, w drugą wiesz stronę. Wiesz, co to i, teraz ty i, mnie nie musisz do tego. Musiałbyś zmotywować mnie, żebym sobie to kupił, bo ja to odrzuciłem, jak to wyszło. Bo właśnie uznałem, że czytałem Małpiarnię, która zbierała takie no wiele takich fantazy science fiction jego opowiadań, które, które są takie bardziej polityczne, takie dystopijne. Podobały mi się oczywiście, ale. No nie wiem, no, no będę czekał na motywację, zobaczę, jak to teraz, czy da się kupić w papierze to jeszcze. I jak cenowo to wygląda? To tylko w papierze dostępne było. To, nie wiem, jakie to było wydawnictwo, ale wiem, że oni wyda, wyda, wydają tylko niestety w papierze. Yy, cenowo nie pamiętam, natomiast no, jest to ogromny, ogromny opasły zbiór. Yy, na minus oczywiście już teraz wskazuje tę wyższość yy, yy, czytników nad papierem. No, było, jest, jest bardzo drobnym druczkiem, to wydane. Jeżeli dla kogoś to jest bariera, to, 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 to naprawdę może być problem z tym. Natomiast jest, jest wszystko jest wszystko co w krótkiej formie ukazało się yy, gdziekolwiek w z drobku zdrobku także też no, chciałbym wie, się sz... za to zabrać może kiedyś może kiedyś kto wie może wrócimy do tego na na no, czy podcastu. też bym z chęcią przeczytał, ale na mojej półce jest biały i czarny tom harlana Ellisona. to co o tak najważniejsze. Też to, mam. To, jest, to jest też wydane to jest też wydane w w formie Zyski. elektronicznej Zyski. także no. mm -hmm. tak więc jakby tutaj też jest tych klasyków do nadrobienia sporo Kurta Vonneguta mam w takich, właśnie no mam sporo innych książek Kurta Vonneguta ale nie mam tych zebranych opowiadań to są wszystkie opowiadania jego, nie tylko science fiction pod jakim tytułem to w ogóle chodzi? chyba opowiadania wszystkie no. albo opowiadania zebrane, nie jestem teraz pewien ale chyba opowiadania wszystkie taki był tytuł tego więc um, jak możemy zakończyć te audycje, żeby zachęcić do podróży w przeszłość, historii i swojego dzieciństwa? Zastanawiam się, mm -hmm. żeby nie zachęcić. Jeszcze miałem mówić właśnie o rodzie Serlingu, że e, mówisz, że pierwszy był e, Rej. Ale w Twilight Zone w pierwszym sezonie też kojarzę, że były jakieś takie. Po, po, powiedz mi, będziesz lepiej pamiętał. Dzieci, które walczą. Jest tam jeden, ten taki Spielbergowski odcinek, gdzie przychodzi taki. Potwór niby. I dzieci y, walczą z potworem, a, a on jest y, starszym dziadkiem takim sympatycznym. Znaczy, nie, nie, to, to, to nie jest potwór, to, to, to pamiętam, to jest Fugitive. I to nie jest pierwszy sezon, chyba zdaje się trzeci sezon z tym roku. I to jest <grytania> historia uchodźcy, a właściwie uciekiniera z obcej planety który jest młodym chłopcem na swojej planecie, uh -huh, uh -huh. gdzie ludzie żyją no, po kilkaset lat i on wraca na, ucieka na ziemię, ponieważ ma dość tego dworskiego życia, ukrywa się na ziemi, przybierając postać starszego, starszego pana. I na tej, na tej ziemi sobie żyje, poznaje tam młodą dziewczynkę, chorą dziewczynkę, która cierpi na, na, jakaś, na jakąś przypadłość, ma, ma nogę w takim takim usztywnieniu, nie wiem, jak się nazywa dokładnie. No, jest to troszeczkę też dziwne, też zebrał ten odcinek z pewnego rodzaju krytykę z tego z tej uwagi, że do, doszukiwano się tam, właściwie doszukuje się współcześnie jakichś wątków, które mogą zahaczać o, o pedofilię, pedofilię chociażby. Tak, ale. No, ale wiemy, wiemy. Pod tą y -y -y -y. postacią y -y -y. oczywiście ukrywa się młody książę z, z, z obcej planety. No to, no to nie, no i... to słuchaj, to jeszcze był, jeszcze był taki inny odcinek, gdzie na końcu pokazuje się, że to był potwór. Tak, takim on, tam, on, on, tam, on, tam, on tam też w którymś momencie bawiąc się z dziećmi, bo, tak jak wspomniałem, jest też zmiennokształtnym, też tej ukłon, a właściwie ukłon twórców serialu Doctor Who w stosunku do styłszym roku. On potrafi przybrać dowolny kształt, zmieniać swoją postać, więc w którymś momencie bawiąc się w chowanego z dziećmi, przemienia się w potwora, ale to jest zabawa. No to mamy, jeszcze, mamy jeszcze właśnie jakieś wątki, które tak, że... by można połączyć z Greentown w reju Bradbury w rodzie Serlingu w strefie roku tak tak w strefie roku jest masę takich odcinków z pamięci mogę przywołać chyba odcinek z sezonu czwartego Kick de Can chociażby czyli tak, o o grupie staruszków zamieszkujących w dom spokojnej starości którzy odnajdują sposób na to żeby powrócić do dzieciństwa nie wszyscy w to wierzą nie, nie wszyscy chcą powrócić do dzieciństwa Mm, tutaj też chociażby wątek pana Equatormina z Grintown się kłania, który, który też odmawiał sobie tego, tego pierwiastka radości w swoim wieku. Mm, też wydaje mi się, że gdzieś tam mo mogło być to jakieś podzwonne echo, echo, echo tego, co, co znajdujemy w Grintown chociażby. I no jest, jest masa tego, tego typu odcinków. na no, takim moim zdaniem, sztandarowym jest jeden z odcinków, który, który jest jednym z najlepszych zresztą odcinków z Stephen roku czyli walking distance, gdzie, gdzie zmęczony życiem prawda. Y, y, makl chyba giełdowy, czy też pracownik jakiejś agencji reklamowej wraca do swojego miasteczka dzieciństwa, tam przechodzi przez lustro i cofa się w czasie do, do, do momentu swojego dzieciństwa. I też centralnym wątkiem tego odcinka jest wizyta na karuzeli, gdzie poznaje młodszą wersję siebie kręcącą się na karuzeli. Tam też taki słynny monolog pada, o Owacie Cukrowej, o zielonych, zielonych latach, prawda? Tak. Mhm. O, o wspaniałości dzieciństwa, który jest bardzo też yy, ważny, jeżeli chodzi o Green Town. Więc tutaj też wydaje mi się, że jakieś źródło inspiracji, ewentualnie podobne emocje wywołał w rodzie sellingu twórcy scenariusza Ray Bradbury. Pierwszy sezon, ten odcinek polecamy wszystkim. Tak, pierwszy sezon, piąty odcinek. Polecamy wszystkim, nawet Rafał zna numerację, więc polecamy. No ja już więcej chyba nie mam nic do dodania. Mógłbym się tylko bardziej rozpływać jak masło na patelni. Bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie kiedyś to ujął Gregory Benford, pisząc jedną z kontynuacji Fundacji Isaaca Asimowa. Jest to takie proste zdanie, które bardzo mi pasuje do tego, co, co, czym, czym jest Greentown. I tam pada taki tyt, cytat, ta, taka kwestia wypowiedziana przez, przez jednego z bohaterów, że z książkami jest tak samo jak z ludźmi. Tylko niewielka część odgrywa dużą rolę, reszta gubi się w wielości. No i wydaje mi się, że właśnie Greentown, wydane w Polsce, właśnie w tej zbiorczej formie, jest taką książką, która odgrywa dużą rolę, tak? która, która zostanie z wami. Jeżeli nie, nie w formie poszczególnych wątków, nici fabularnych, czy też postaci, z którymi się związujecie, pozostanie z nami tak emocjonalnie. I no myślę, że dlatego chociażby warto polecić No i ja bym polecał czytać to w... latem. Latem jest chyba najlepszy klimat, żeby to czytać. Czytałem to w sierpniu i w lipcu i. Kiedy słońce jest w Zenicie ciepło, pełno, można wiesz wyjść na trawkę na świeżym powietrzu, to się czyta mm. znakomicie. Też, ale zimą też, prawda, jako wspomnienie lata, jako wspomnienie <grym> <grym> młodości, <grym> o, tak. młodości, prawda, bo tutaj też możemy mówić analogicznie i troszeczkę metaforycznie, prawda, lato jako te, te, ten okres naszego dzieciństwa, mm -hmm. zima, no, ten okres naszego, naszego czy, jesień, czy zima starzenia się, dorastania więc też warto sobie poczytać, żeby poczuć ciepło, troszeczkę w sercu na duchu, w umyśle. Warto sobie teraz sięgnąć. Ja, ja czytałem to właśnie teraz, właśnie skończyłem, na początku listopada to czułem, właśnie skończyłem i też w tych zimnych, nadchodzących słodnych, słodnych angielskich wieczorach jakąś taką pociechę to niosło, taka, taką, taką troszeczkę emocjonalnie pozytywną energią mnie napełniało. No więc tak, żeby nie popadać w większą nostalgię. Ja bym się pożegnał z Państwem. I właściwie no, miałem sygnały, że można się od tego odbić. I tu, tutaj jakby jedynie bym się obawiał, że ktoś po wysłuchaniu naszej audycji sięgnie i odbije się od tego języka. Na szczęście moim zdaniem, podogiem dziwności jest pierwsze opowiadanie w tym zbiorze. Bo ono jest troszeczkę takie dziwne, tak? W sensie tym, że nie wiemy konkretnie o co chodzi, bo jakąś taką w sobie jakiegoś potwora w sobie odkrywa, prawda, Douglas, Aha. coś dziwnego się z nim dzieje, nie wiemy co tak naprawdę i o co tam chodzi. To trzeba też kilka, drugą myśli, trzecią myśl poświęcić temu opowiadaniu. Jeżeli przez ten próg przebrniecie, to tak, później no, już będzie to. Tylko pierwsze łatwe. opowiadanie może takie właśnie jest, takie mm, specjalnie, jakby wręcz przeładowane, tak, żeby przygotować czytelnika na to, co nastąpi. Mm. Mhm. E, ale, no, ja się rozmakowywałem w tym słowie. I słuchaj, no. Mm -hmm. Kończymy, kończymy, i warto, jakbyśmy mieli jakieś zniżki, kody promocyjne, najlepiej. Wiesz, z hasłem, z hasłem Rafał i Łukasz: 10% zniżki mm -hmm. na zakup Greentown. Tak, to warto wspomnieć, to to... Że, że jeżeli komuś jest trudno, ciężko, prawda, bo to są pasły, to mistrz, to, to też wyszło w tej chwili w wersji e-bookowej. Natomiast z tego, co wiem, kilka Rzeczy, które okazało się w serii artefakty, również wychodziło do tej pory, przynajmniej koniki marsjańskie, czy wspomniane jestem legendą Matisona wychodziły również w formie audiobooka, więc być może za jakiś czas również pojawi się w formie audio. W każdej formie jak najbardziej zachęcamy do, do zapoznania się z tym, z tym zbiorem. Tak, w takim razie ja już jako, że zacząłem tę audycję, będę ją kończył. Żegnamy, dziękujemy hmm. za uwagę. Ja zapraszam na Żarłok TV na YouTubie, na mój kanał poświęcony o jedzeniu. No i zapraszamy również do podcastów Rafała Readers Initiative, no i Strefa Mroku, jeżeli chcecie posłuchać o tych odcinkach, które wspominaliśmy, to też są omówione na Strefie Mroku. No, i mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłości. Ja również dziękuję serdecznie. Bardzo miło się rozmawiało. No, o dobrej literaturze można rozmawiać w nieskończoność. My, szanując oczywiście czas nas, naszych słuchaczy, dziękujemy za Waszą uwagę i, i do usłyszenia. Do usłyszenia i polecamy koniecznie. Przeczytajcie.